Cześć, no, Skibarstory, się w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w grę logiczną, ponieważ ja jestem najlepszy w takich grach i zawsze ogarniam wszystko dokładnie, także zostaw łapeczkę w górę, oczywiście zostaw subskrypcję, bo nie mogę się wysławić. Zapraszam cię oczywiście do sklepu jdt.com, gdzie można być bardzo fajne koszuleczki, promocja trwa, także zapraszam. No i lecimy sobie oczywiście z nową giereczką, ale najpierw musi oczywiście wlecieć intro, tak więc no niech sobie wleci intro, no i wtedy zaczniemy elegancko odcinek. Intro. To będzie dobra gra. Mam nadzieję. Is everything ready? Nie wiem. Great. Before we start, bring more coffee. Czekaj. My throat is masz. Dry. Ciemy. 3, 2, 1. Turn on the light. Chyba nie działa. How is it that you cannot turn it on? Try again. 3, 2, 1. Me! I elegancko. Dobra, to szybciej zapalił niż abstyknąłem, ale... Academy. After a full course of study, you are guaranteed to become a high-class specialist. The largest corporations around the world will fight each other for... Ogólnie bardzo często klikam za ekran, więc nagle jeżeli dźwięk gry nie będzie czy coś, to po prostu kliknąłem poza ekran. Ale spokojnie, nagrywam OBS-em, więc nie będzie problemu. All you need to do now is to carry on with the training program and nothing more. Although compiled in the century before last, the program still meets all the requirements of today. On mi tłumaczy teraz całą grę, a potem nie będę nic ogarniał, nie? Także fajnie. And take the blaster from the table on the opposite side. Panie, ja jestem ready od urodzenia, daj. Fine. Halo, kliknąłem poza ekran. Właśnie shoot o tym mówię. Blaster. Dobra. At the receiver. That's how we call the big screen on the wall. Wow. And you will open the door to the next training room. Okej. Okay. No mówię, klikam poza ekran, więc mówię, to jest przerobane, że myszka nie jest zablokowana na ekranie, gdzie jestem na pełnym ekranie, tak? Wiecie o co chodzi. To mogę iść teraz, tak? Nie, bo tu strzeliłem. O, panie, śluza się otwiera. I śluza się otwiera. Excellent. In this room. Ja już widzę, co będzie czarno. Ja jestem najmądrzejszy w takich grach. Patrz, ja muszę zrobić pay tak. Attention patrz, to the orange platform patrz. On the ceiling. Myk. Its feature is that it reflects the beam shot from the blaster at an angle depending on your position in relation. This is clearly demonstrated by slides on the wall. No poczekaj, no kurna. No nie mogę. Czekaj, tak. O, właśnie, o to mi chodziło. No ja to widziałem od samego początku, idziemy dalej, na razie easy peasy, lemon squeezy. Classes in fresh air are also very important in the learning process. Our academy cares about the health of its students. Co ja mam zrobić? At this location, the receiver is also directly inaccessible. But, as you have already guessed, you need to use a blue platform. Yes. Tutaj. Its difference from the orange one lies in the fact that it reflects halo, the beam directly, regardless of where the shooter is. Nie, co ja mam tu? Aha. To o to ty chodzi... Okej, to ja myślałem, że to coś trudniejszego. Dobra, na razie jest łatwe, tak, no, jak każda gra. The first locations are basic and do not cause difficulties. No nie, sklikałem poza ekran. But tasks will become more complicated. Not everyone succeeds in completing the training program to the end. Jakbyś nie zauważył, już to kuźwa zrobiłem, zanim żeś mi to powiedział. Ale nieważne, nie, spokojnie. Platforms with light bulbs are mandatory. The door will open only when the same beam activates all the required platforms and reaches the receiver. Okay. No nie klikaj poza ekran, jakie to jest denerwujące. Which platform to shoot first at? What? Czekaj, co ja mam zrobić? Muszę... Klik. A ty. Ty, śmieszku, ty. O ty kurde. Czekaj, trafię. Myk. Nie. Yay! Easy peasy lemoniada. Dobra, co ja mam tu? O, tu proszę bardzo, uczę, bo widzę, że już kliknę zaraz poza ekran. I to jest przerąbane, bo ja teraz nie mam jak się odwrócić, żeby nie kliknąć poza ekran. Bo jestem na lewym monitorze, obrócę się tu i jestem na prawym monitorze. To jest trudne, ej! Jak przytrzymuję... Czekaj, może jak przytrzymuję strzał, to wtedy... O, wtedy myszka mi nie ucieka. Znalazłem patent. Dobra, czekaj, to muszę ogarnąć, żebym był na środku. Czekaj, tu. Powiedzmy, że tu jest środek. I teraz mogę się obracać w nieskończoność.
No, wreszcie, dobra. Czyli teraz tak, czekaj, to ja muszę pamiętać tylko tylułem przycisku myszki, nie? Dobra, czekaj, muszę strzelić w to. Ej, halo, jak? No nie, odkliknąłem i tak byłem na drugim ekranie, co za bullshit. Trafiłem, trafiłem, nie widziałem, ale trafiłem. Ha, nice, cudesu, normalnie. Dobra. Dobra, tu widzę, że tu już więcej zagadek jest. Czekaj, bo tu jest... Dlaczego? No nie klikaj poza ekran! No zaraz wyłączę nagrywanie przez przypadek, no. Czekaj, bo tu trzeba najpierw to. Nie. Kurde. Wow. Kurde. No to leci do tego, tylko żeby to poleciało do tego, nie? Czekaj, bo nie wiem pod jakim kątem mam to dupnąć. Czekaj, bo już mi się myszka od tego wywołuje się. Czekaj, no nie uciekaj myszko głupia. No pan, no i tak jest na drugim ekranie, jaki to jest denerwujący. Pod jakim kątem mam to szczelić? No nie! Come on! Może najpierw tamto trafię? Nie, to bez sensu, bo to leci do tego. Czekaj, jak to szczelić, kurde? No nie klikaj poza... Jezus Maria, no... Autorzy gry, błagam! Zmieńcie to, żeby myszka się kuźwa blokowała na tym cholernym ekranie, bo normalnie idzie joba dostać, no. Próbuję się skupić na grze i nie mogę, no. Czy tu nie mam czegoś do odbicia? Jeszcze nie. Jak ja mam, przepraszam bardzo, zrobić to, żeby łon odbił się... Jak ja to... Nie, bo to leci w ogóle tam. Więc jak to zrobić? Ja to bym musiał jakoś tak super pod kątem. O, coś takiego. O. Ha, prawa fizyki, kurde. Dobra, normalnie. No, to let's go dalej. Zaraz odkliknę ekran oczywiście standardowo. Przerąbane, bo ja się nie dość, że skupiam na grze, to się skupiam na tym, żeby nie kliknąć poza ekran. Autentycznie. No nie jedź! Nie jedź mi po... No nie jedź mi poza ekran, mendo! No nie, bo zaraz kliknę. Dobra, kliknij se poza ekran. Wejdę se z powrotem i se tu jadę, o. No kurde. Czekaj, bo ja jeszcze... Ani razu tego nie trafiłem. Nice. Tak o, normalnie. Zamkniętymi oczami. Some platforms can be moved using the terminal. Okej, to już widzę, że będzie ciekawe. Co ja mam tu robić? Manipulate. O kurde. Super. I teraz strzelę tu. Aha, nice. Dobra, to teraz łatwe było. Potem będę musiał przesuwać wszystkie w kombinacji takich, żebym kurde był w stanie coś zrobić. You have successfully coped with the first stage of training. Super. This is only the beginning, but you have already demonstrated phenomenal skills. Continue in the same vein. Super. O nie, no właśnie o tym mówię. No i teraz weź kuźwa, zgaduj, w którym kierunku ma to być. Czekaj, ja mam przejść najpierw tamto, potem dopiero w to, nie? Nie. Czekaj, to się ma odbić od tego, tak? Dobra. Dobra, kliknę poza ekran. To jest masakra, no! Okej. Okay. Przeszedłem demo! February 6. Ale że co? Bo ja to pobrałem z Game Jolta, nie? February 6. No to jest przecie 6 luty. January, February, nie? No kurde, rozumiesz. Ale English normalnie, perfekt. Już powinna być wersja pełna. A mamy kuźwa maj. To ja muszę znaleźć pełną wersję tej gry w takim razie. Okej, okay. Ale mimo wszystko
Ogarnąłem tą grę, pomimo tego, że miałem naprawdę niesamowite trudności, bo jeszcze myszka uciekała mi z jednego ekranu na drugi i tak dalej, i co chwilę odklikiwałem. Naprawdę udało mi się to ogarnąć, także jestem szczęśliwy. Fajna gierka, w takim stylu właśnie mówię, te logiczne, że trzeba tam dobrym kątem platformę, światełko, myk, żeby otworzyć drzwi. Bardzo fajnie, bardzo mi się podoba oczywiście. W takim razie, jeżeli jest pełna wersja, to spróbuję też ją znaleźć, bo jeżeli będziecie chcieli oczywiście jakiś kolejny odcineczek z tej gry, to oczywiście łapka w górę, komentarzyk i tym podobne możecie jak najbardziej zostawić. Przypominam oczywiście o subskrypcji, żeby kanał oczywiście się w dalszym ciągu rozwijał. Ciśniemy do 600, brakuje stosunkowo niewiele, także mam nadzieję, że oczywiście pomożecie mi w tym celu i zostawicie subka osoby, które oczywiście mnie oglądają, a ewentualnie subów nie zostawiają. Także cóż, to będzie tyle ode mnie. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego razu. Hej, hej!